Oto proszę Państwa czwarta sztafeta Mistrzostw Świata w Degu, 4 razy 100 metrów. Wielkie gratulacje. Panowie są tuż kilkadziesiąt minut po wspaniałym finale, w którym walczyli jak lwy na pierwszej zmianie Paweł Stempel. Był stres po tym półfinale, w którym pokazaliście już, zbliżając się do rekordu Polski, że stać Was na wiele. Tak, oczywiście stres był, to finał Mistrzostw Świata. Każdy, znaczy przynajmniej ja jestem debiutantem na takiej imprezie. Ale mimo wszystko starałem się wypaść jak najlepiej. Mam nadzieję, że to mi się udało. Udało się, tym bardziej, że patrzyły miliony przecież na Was i w Polsce, ale i na całym świecie. Jak wyglądała ta pierwsza zmiana? Jak wyglądał ten Twój bieg i zmiana z Darkiem Kuć? Trudno mi teraz tak powiedzieć to. Muszę z trenera się spytać, ale wydaje mi się, że zmiana poszła przynajmniej dobrze. Idealnie wiadomo nie, ale dobrze, tak mi się wydaje. Darek Kuć, jak oceni zmianę z Pawłem, jak oceni swój bieg? Też duża odpowiedzialność na tobie ciążyła, bo przecież najlepszy w tym roku wynik w Polsce właśnie ty na 100 metrów masz 10-15. Znaczy dużo mogę powiedzieć o tym biegu eliminacyjnym. Pamiętam ten bieg, wiem, że zmiana nie była jakaś rewelacyjna, ale była dobra. Natomiast w finale już byłem tak jakoś skoncentrowany, że zupełnie nie pamiętam biegu. I strefy, kiedy podaliśmy, czy to było na początku, czy to było na końcu, to też muszę z trenerem skonsultować, ale cieszę się, jak się skończyło, jest super. Walczyliśmy o wejście do finału, a otarliśmy się o medal, także myślę, że możemy wracać do Polski z podniesionymi głowami. Właśnie biegałeś już w różnych sztafetach na przestrzeni ostatnich lat i tutaj chyba wynikowo najbliżej byliście tego rekordu Polski. No brakło nam 400 do wyrównania, a 500 do poprawienia. Dzisiaj na odprawie trener powiedział, że jesteśmy w stanie to zrobić. Faktycznie otarliśmy się, ale nie będziemy tutaj dzielić skóry. Jesteśmy zadowoleni i wracamy, tak jak mówię, przeszczęśliwi. Robert Kubaczyk, trzecia zmiana. No i właśnie ty po biegu eliminacyjnym pokazywałeś kolegom cztery palce, czyli 400 od rekordu Polski. Wierzyłeś w to, że można ten rekord nawet poprawić w finale? Tak, no myślę, że po biegu eliminacyjnym jeszcze można było poprawić trochę zmiany, trochę przesunąć bliżej końca. Niestety w finale się nie udało, ale i tak jesteśmy bardzo szczęśliwi. No te zmiany, które ćwiczyliście z trenerem do znudzenia właściwie i w geochang, i też tutaj przyniosło to efekt. Tak, dokładnie. I zmiany były bardzo dobre. Biegowo przede wszystkim super wyglądaliśmy. Każdy z nas, każdy z tej czwórki i jeszcze nasi dwaj koledzy, którzy nie biegali, wyglądali super biegowo. Sprawdziane treningowe wszyscy życiówki robili, także wiedzieliśmy, że jesteśmy w formie, trzeba było tylko to wykorzystać. No i Kamil Kryński, który kończył rywalizację właściwie tylko za Jamajczykiem, za Francuzami, no i za zawodnikiem z St. Kitts Nevis. Właśnie 0,01 sekundy, usiadłeś później na tartanie, no i głowa spuszczona, no ale to jest czwarte miejsce Mistrzostw Świata. Zgadza się, czwarte miejsce na pewno to jest ogromny sukces dla nas. Szkoda tylko, że to 0,01 zabrało tak niewiele. Takiego ogromnego szczęścia, ale na pewno jesteśmy szczęśliwi, na pewno jesteśmy zadowoleni. Na pewno wcześniej o tym nie marzyliśmy. Końcówka biegu, czyli dałeś z siebie 120% normy. Zaraz zapytam trenera Osika, czy rzeczywiście było tak szybko. Na pewno się starałem jak najbardziej dogonić zawodnika z St. Kitts Nevis. Próbowałem, walczyłem, no niestety nie udało się. Trener Tadeusz Osik, ale zanim do trenera przejdę, to jeszcze panowie, którzy oglądali ten bieg z trybun, czyli Kamil Masztak i Artur Zaczek. Kamil, no ciężko pewnie się ogląda i bieg półfinałowy i finałowy, kiedy pracuje się przez wiele miesięcy z kolegami, a tutaj trzeba jednak usiąść, zacisnąć chyba kciuki, prawda, na trybunę. No dokładnie, kciuki zaciskałem, serce mi tak kołatało, adrenalina podniosła się do granic możliwości i po prostu stres ogromny, nawet większy niż chyba jak się jest na płycie stadionu. No ale to jest zespół, się go tworzy, tworzy go zawsze szóstka, która wspiera ekipę i mi się wydaje, że chłopaki wiedzieli, że jest tych dwóch, którzy ich wspierają i że teraz tworzymy taki zespół zgrany i myślę, że to jest fajne i to jest najważniejsze. Artur Zaczek, no pewnie tutaj nie wystartowałeś, ale w kolejnych sztafetach pewnie będziemy Cię widzieli. No Twoi koledzy robili dzisiaj co mogli. Jak tak patrzyłeś z trybun, to rzeczywiście można tam było gdzieś urwać jeszcze tą 0,01 czy te 400 w półfinale? No ale rzeczywiście, można to było zrobić przede wszystkim na trzeciej zmianie. Chociaż nie ma teraz co gdybać. To jest czwarte miejsce, powinniśmy się z tego cieszyć. Ja jestem dumny, że jestem w tym składzie. Chociaż jestem tutaj najmłodszy, ale cieszę się, że chłopaki to zrobili i... Wszystko przed tobą jeszcze. No i trener Tadeusz Osik, na początek no, radosny, no ale i proszę o taką chłodną analizę pewnie już po kilkudziesięciu minutach i tego półfinału i finału. Czym te dwa biegi się różniły? Znaczy tak, no nie różniły się na pewno składem i nie różniły się też odległością, stopami
z których zawodnicy ruszali. Mieli tylko po prostu zrobić to znacznie pewniej, na większym luzie, na większej swobodzie. Bieg eliminacyjny, ten półfinałowy, zależy jak go traktować, był dobry. Natomiast ten zanosiło się, że będzie do ostatniej zmiany, że będzie bardzo dobry. Niestety tam jednak drobna kolizja Roberta spowodowała, że praktycznie tam podskakiwał, trochę dokuśtykał do Kamila i to nas kosztowało sporo czasu. Ale nas kosztowało wiele nerwów siedzących na trybunach i emocji, no bo takiego emocjonującego biegu już dawno z polską sztafetą nie widzieliśmy. Tak, no rzeczywiście prowadzę już wiele lat. Wydawało się często, że mamy bardzo szybki zespół, a jednak takiego wyniku nie potrafiliśmy osiągnąć. Czyli trzeba jednak powiedzieć, że sztafeta rządzi się swoimi prawami i nastawienie zawodników, ich jakby tworzenie takiego zespołu, wiara w siebie i wiara w kolegę jednak daje dużo, jak się tu mieliśmy okazję przekonać. Czyli panie trenerze, po tych eliminacjach chłopaki mówili, że właśnie trener ich trochę uspokajał, żeby spokojnie, żeby się za bardzo nie podpalić, bo ważne, żeby tę pałeczkę przekazać jeden drugiemu i zmieścić się w strefie zmian. Niestety naszym sprinterkom się to nie udało. Czy rzeczywiście wykonali to tak, jak to robiliście na treningach? Przecież pamiętamy, też pokazywaliśmy tę aparaturę, którą dokładnie mierzyliście, gdzie trzeba na zmianę zmienić. Tak, no chodziło nam o to, żeby jednak te zmiany były również szybkie, nie tyle nawet bezpieczne, bo co szybkie i jednak w drugiej części dystansu, bo przy takim poziomie, jaki widać w tej chwili, duży postęp zespołów, zespoły też wszystkie ćwiczą, mają bardzo szybkich zawodników, także no, należy troszeczkę ryzykować i to było zrobione, tylko po prostu no, pewne błędy, no, trudno to nazwać błędami, pewne jakby takie lekkie asekuracyjne zachowania spowodowały, że w eliminacjach tam był 10 metr, środek był najlepszy, tam 15 metr, nie? Ta druga zmiana. A chodziło właśnie o to, żeby w finale przenieść to wszystko na 15-16 metr i powalczyć. Podsumowując krótko, jest dobra perspektywa, jeśli chodzi o Igrzyska Olimpijskie. Będzie pracowała ta grupa, będą pracowali jeszcze inni sprinterzy. Mamy utalentowanych zawodników w Polsce? Mamy jeszcze, myślę, że z dwóch, trzech jeszcze się do tej grupy dokoptuje i ta grupa no, jest perspektywiczna. Zresztą o tym widzieliśmy już w Barcelonie. Po finale w Barcelonie, gdzie też nikt się nie spodziewał po nas takiego rezultatu, czyli sprawdzamy się na imprezach docelowych. Także ta grupa musi być jeszcze w okresie przygotowawczym rozszerzona o kilku zawodników, a takich mamy i musi tworzyć zespół i pracować dalej. Panowie, wielkie gratulacje, czwarte miejsce w Mistrzostwach Świata. Jeden za wszystkich! Wszyscy za jednego!